Panie wójcie, rok 2018 to rok zmian w gospodarce odpadami? Tak, nowy rok rozpoczynamy dwoma dużymi zmianami. Pierwsza zmiana dotyczy nowych zasad segregacji odpadów komunalnych. Dostosowujemy tutaj nasze lokalne przepisy do rozporządzenia ministra środowiska z 29 grudnia 2016 roku. Głównym założeniem wprowadzenia w życie nowych przepisów jest ujednolicenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. I ten model selektywny będzie przede wszystkim dotyczył zagospodarowania czy zbierania odpadów u źródła. O tym się bardzo dużo mówi, a oznacza to nic innego jak selektywny odbiór odpadów bezpośrednio z terenu posesji. Dostosowujemy się do tych nowych przepisów, w związku z tym od nowego roku wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, zostaną wyposażeni przez gminę, a tak naprawdę w naszym imieniu będzie to robił operator, czyli firma Alba, różnokolorowe worki na śmieci, na różne rodzaje frakcji, o czym będzie później mowa. Czyli tak naprawdę upraszczamy z tą selektywną zbiórkę odpadów i dzięki temu uproszczeniu druga zmiana wprowadzana od 1 stycznia 2018 roku to zróżnicowanie stawek za odbiór odpadów. To są dwie stawki dotychczasowe za selektywne i nieselektywne na wysokości 10 zł. Selektywna zbiórka odpadów i 14 nieselektywna. Została uchwałą Rady Gminy w listopadzie zmieniona ta druga stawka za nieselektywną zbiórkę odpadów z poziomu 14 zł na 20. Czyli od 1 stycznia 2018 roku za śmieci płacić będziemy 10 zł za selektywną i 20 zł za nieselektywną zbiórkę odpadów. To jest bardzo ważne, ponieważ dając tak naprawdę narzędzie do tego selektywnego gospodarowania odpadami przez naszych mieszkańców, chcemy przede wszystkim premiować tych, którzy no, wkładają ten trud w gospodarowanie odpadami selektywne. Natomiast ci, którym się nie chce, no niestety trzeba będzie za to zapłacić, ponieważ no, rachunki ekonomiczne są bezlitosne. Zagospodarowanie odpadów posegregowanych kosztuje w stacji RIPOK 90 zł. Natomiast za tonę. Natomiast tona odpadów zmieszanych, czyli niesegregowanych, kosztuje nas wszystkich, podatników, 270 zł, czyli 3 razy więcej za tonę odpadów zmieszanych. Im więcej będzie tych segregujących odpady naszych mieszkańców, tym mniej będziemy płacić za te odpady. I być może też unikniemy kar, które czekają te gminy w przyszłości, które nie będą spełniały tych wskaźników poziomów śmieci czy odpadów segregowanych. Na razie nam się to udaje, ale my musimy reagować na to, ale przede wszystkim też zachęcać ludzi do tego, żeby segregować, ponieważ to nie jest naprawdę trudne przedsięwzięcie, tym bardziej, że od przyszłego roku będziemy wszyscy jako mieszkańcy wyposażeni w te kolorowe worki, więc to naprawdę będzie bardzo łatwe. Druga sprawa, harmonogram odpadów zupełnie się zmieni, o czym za chwilkę będzie mowa. Także ja z całego serca zachęcam wszystkich mieszkańców naszej gminy, żeby segregowali śmieci, żeby śmieci były tańsze przede wszystkim. O to tutaj chodzi. Jakie są założenia nowego systemu gospodarki odpadami? Główne założenia nowego systemu polegają na tym, że odpady komunalne będą podzielone na 5 frakcji. Papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, odpady bio i pozostałości po segregacji, czyli tak zwane odpady zmieszane. Kolejną ważną zmianą, którą wprowadza nowy system, jest to odbiór odpadów posegregowanych u źródła, czyli innymi słowy, odpady selektywnie zgromadzone w odpowiednich workach zostaną odebrane z odpowiednich
poszczególnych posesji przez firmę odbierającą odpady. Kolejną taką zmianą, którą wprowadza nas system, nowy system, jest gromadzenie odpadów w workach lub pojemnikach. Na nieruchomościach zamieszkałych będą to worki o odpowiedniej kolorystyce. I tak, jeżeli chodzi o papier, będzie on gromadzony w workach niebieskich z napisem papier. Szkło to worki zielone z napisem szkło. Metal i tworzywa sztuczne będzie to worek żółty. Natomiast odpady bio będą gromadzone w workach brązowych. Pozostałości, czyli to co powiedziałem na początku, odpady zmieszane będą gromadzone w pojemnikach z czarną naklejką odpady zmieszane. 6 grudnia podpisaliśmy umowę na odbiór odpadów z terenu gminy Kamienna Góra. Operatorem będzie firma dotychczasowa, firma Alba. I ta firma też zobligowana jest do przygotowania, opracowania nowego harmonogramu, czyli częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji. I ten harmonogram trafi do każdego mieszkańca jeszcze w tym roku, czyli przed 1 stycznia trafi harmonogram do każdego mieszkańca. Jeżeli chodzi o kwestię edukacji, firma, z którą podpisaliśmy niedawno umowę, zobligowana została do przeprowadzenia edukacji w 1 kwartale 2018 roku. Ta edukacja będzie przeprowadzona w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, w oddziałach gimnazjalnych i również edukacja zostanie przeprowadzona wśród dorosłych mieszkańców naszej gminy, w placówkach oświatowych. Po tym okresie edukacji, po 1 kwartale 2018 roku, operator będzie kontrolował wstępnie, czy nasi mieszkańcy właściwie segregują odpady i w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów będą naklejane takie minki żółte. Po trzykrotnym naklejeniu takiej minki fakt taki będzie zgłaszany do Urzędu Gminy i będzie przeprowadzana kontrol przez pracowników Urzędu Gminy wspólnie z pracownikami operatora. Każdy mieszkaniec z terenu naszej gminy dostał już taką ulotkę, w której określone zostały poszczególne frakcje z kolorystyką i z informacją, co wrzucamy, a czego nie wrzucamy. I taka informacja trafiła do każdego mieszkańca. I ta ulotka oczywiście wprowadza już nowy system zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 29 grudnia 2016 roku. Tutaj mam ze sobą jeszcze, żeby Państwu zaprezentować, worek przykładowy. Tu jest akurat koloru zielonego na szkło. Takie worki będą dostarczane mieszkańcom. Każdy mieszkaniec zostanie zaopatrzony w taki worek. Tutaj jest taśma, która pozwoli na związanie takiego worka. Każdy mieszkaniec taki worek dostanie w systemie worek za worek. Operator zobligowany jest do tego, żeby mieszkańcowi taki worek dostarczyć każdorazowo przy odbiorze odpowiedniej frakcji. I takie worki będą pozostawiane pod klapą na pojemnik na odpady zmieszane, bądź w widocznym miejscu w ogrodzeniu, bądź w skrzynce na listy. Także te worki będą dostarczane mieszkańcom regularnie.